Cześć, mam na imię Marcin, to jest kanał Antymoto i zapraszam Was na test Forda Focusa w wersji Active. To Ford Focus czwartej generacji w specjalnej wersji Active. W tej chwili widzicie go w nowym, dostępnym od niedawna kolorze pomarańczowym. Dzięki temu o wiele bardziej widoczny jest na drodze. Natomiast tak naprawdę to, gdzie to auto spisuje się najlepiej, to właśnie droga nieutwardzona. Dzięki temu, że prześwit auta został zwiększony o 3 cm, a opony zostały wymienione na nieco wyższe niż te dostępne w zwykłej wersji Focusa czwartej generacji, możemy pokonywać bez problemów chociażby takie ścieżki nieutwardzone, leśne, tak jak w tej chwili tutaj widzicie. Dzięki temu, że zastosowano z tyłu zawieszenie wielowahaczowe, pokonywanie tych nierówności jest dosyć komfortowe. Aby auto nie zniszczyło się podczas jazdy po nieutwardzonej nawierzchni, zostało obudowane tak jak typowe wszystkie podniesione kombi czarnymi plastikami, szczególnie widać to na nadkolach. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to wersja o nieco większych właściwościach terenowych niż standardowa wersja Focusa. No i jak widzicie, nawet pomimo zastosowania wyższych opon, ten prześwit jest naprawdę widoczny. Nowościami, które akurat znajdziemy w wersji, którą dostarczyło nam salon City Cars Gliwic, za co bardzo dziękujemy, możemy znaleźć też kolor pomarańczowy, bardzo wyróżniający się na drodze. Natomiast drugą nowością, i być może nawet ciekawszą ze względu na to, co będą mogli wybrać kierowcy w konfiguratorze, jest silnik. Mowa o motorze EcoBoost benzynowym o pojemności 1,5 litra i mocy 150 koni, który tak naprawdę okazuje się idealnym kompromisem pomiędzy mniejszą jednostką 1.0 EcoBoost a wersją mocniejszą 184 konie. Po pierwsze, moc 150 koni no, pozwala nam w jakiś tam bardziej bezpieczny sposób wyprzedzać chociażby na autostradzie. Natomiast przy okazji daje nam bardzo fajne rezultaty, jeżeli chodzi o spalanie paliwa. My jechaliśmy tym autem na Mazury, pokonaliśmy w tej chwili już nim prawie 900 km i średnie spalanie wyniosło niewiele ponad 5 litrów. Szczerze powiedziawszy, uznaję to za wynik bardzo dobry, tym bardziej, że tak naprawdę zdecydowaną większość naszego testowego dystansu pokonaliśmy w aucie, w którym znajdowały się dwie osoby dorosłe, dwójka dzieci i jeszcze bagażnik pełen tak naprawdę bagaży na wyjazd wakacyjny. To, co trzeba przyznać czwartej wersji Focusa, to to, że po prostu świetnie się prowadzi. Doskonale pamiętam czasy, kiedy pierwsza generacja Focusa trafiła na rynek i wtedy producenci innych marek, innych samochodów wystawiali właśnie Focusa jako wzór, jeżeli chodzi o jakość prowadzenia i pracę zawieszenia, mówiąc, że no, stworzyliśmy auto, które prowadzi się równie dobrze jak Focus. Dziś może być może nikt tak już nie robi, natomiast na pewno nie można odmówić tego, że Focus nadal jest jednym z lepiej prowadzących się aut kompaktowych. A w tej wersji, w której w tej chwili testuję, czyli w wersji kombi, w podniesionej wersji Active, z wielowahaczem z tyłu, jest autem po pierwsze bardzo komfortowym, po drugie precyzyjnym, po trzecie nawet w mieście bardzo zwinnym, szczególnie porównując to do wersji RS trzeciej generacji, którą poruszamy się na co dzień. I ona, szczerze powiedziawszy, skręca bardzo słabo, jeżeli chodzi o manewry parkingowe. To tutaj jeszcze te w wersji Active właściwości terenowe. W tej chwili mam włączony tryb jazdy po drodze nieutwardzonej,
na szczerze powiedziawszy, pokonuje w tej chwili takie dziury, kałuże i tak dalej, które no, wydawałyby się ciężkie do pokonania przez zwykłe auto. A trzeba pamiętać, że Ford Focus czwartej generacji, przynajmniej w tej chwili i w tej wersji Active, którą testujemy, posiada napęd tylko i wyłącznie na przednie koła. Tak więc jak widać, nie trzeba wcale zawsze napędu na cztery koła, żeby pokonywać dosyć trudny teren. I tak naprawdę myślę, że akurat uterenowionym kombi, a takim przecież jest przecież ten Focus, za wiele osób nie będzie się wybierać w trudniejszy teren niż właśnie taka droga leśna, po której w tej chwili się poruszam. Jako użytkownik trzeciej wersji Focusa, na pewno w czwartej generacji stwierdzam, czy łatwo dostrzegam to, że jest tutaj po prostu więcej miejsca. Kabina jest na pewno bardziej przestronna, szczególnie jeżeli chodzi o takie odczucie na szerokość. Ogółem też mamy dosyć sporo miejsca w bagażniku, chociaż jego podłoga wydaje się dosyć wysoko osadzona, to tak naprawdę w tym aucie spokojnie mogą się zapakować rodzice z dwójką małych dzieci na wyjazd wakacyjny, co też my uczyniliśmy i nie mieliśmy tutaj żadnego problemu z upchnięciem naszych bagaży właśnie do bagażnika czy jakiegoś podręcznego bagażu do wnętrza kabiny. Jeżeli chodzi o wnętrze, zostało ono zupełnie zmienione. Czy się bardziej podoba, czy nie, zawsze oczywiście pozostaje kwestią gustu. Szczerze przyznam, że trzecia generacja mi się podoba coraz bardziej i dłużej z nią przebywam. Natomiast tutaj na pewno deska rozdzielcza została jakby skrócona w sensie odległości tej do szyby. Została przebudowana tutaj cała konsola środkowa, a wszystko wydaje mi się bardziej kompaktowe, bardziej jakby schowane, a dzięki temu mamy więcej przestrzeni dla siebie i dla pasażerów. Dzięki temu ta kabina wydaje się po prostu bardziej przestronna. My dostaliśmy do testów Forda Focusa Active z manualną skrzynią biegów, natomiast jeżeli będziecie się decydować na ten samochód, możecie w konfiguratorze wybrać także wersję z automatem. Jestem bardzo ciekawy tej przekładni, ponieważ ma ona 8 przełożeń. Myślę, że w trasie automat to na pewno plus, jeżeli chodzi o komfort podróżowania. Natomiast myślę, że też jest to sposób na uzyskanie jeszcze lepszych rezultatów, jeśli chodzi o spalanie. Bo pamiętajmy, że nam 5,2 litra, dokładnie takie średnie spalanie, uzyskaliśmy podczas jazdy na Mazury całą rodziną. Natomiast to jest wynik dla manualnej skrzyni. Przy automacie myślę, że przy tym samym stylu jazdy udałoby się zejść spokojnie poniżej 5 litrów na 100 km. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, ale wsiadając z trzeciej generacji Focusa i to w wersji RS, czyli można powiedzieć najbardziej, no na pewno sportowej, ale myślę, że też i topowej, do średnio wyposażonej wersji Active czwartej generacji Focusa, mam wrażenie, że jakość wykonania jest lepsza. To jest dobry prognostyk. Wszystkie te plastiki tutaj, które są jakby w górnej części samochodu, które da się dotknąć, są raczej miękkie, na pewno przyjemniejsze w dotyku niż w naszym RS-ie. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy jakość wykonania w porównaniu do poprzedniego Focusa się poprawiła, to ja mówię, że tak. Czas na słowo podsumowania. Dla kogo Ford Focus czwartej generacji, a szczególnie testowana przeze mnie teraz wersja Active, jest w ogóle przeznaczony? Myślę, że po pierwsze dla rodzin, ponieważ ten samochód jest po prostu przestronny i praktyczny, miły w użytkowaniu na co dzień. Natomiast wersja Active, po pierwsze myślę, że będzie fajna dla osób, które cenią sobie komfort, ponieważ prześwit zwiększony, te większe, wyższe opony, dostępne tryby jazdy i tak dalej, one sprawiają, że jazda jest po prostu bardziej komfortowa. A po drugie dla osób, które faktycznie, tak jak wskazuje nazwa wersji tego samochodu, lubią aktywny sposób spędzania wolnego czasu i chcą czasami dojechać leśną drogą, jakąś drogą nieutwardzoną przez pola, lubią zwiedzać jakieś wiejskie tereny i tak dalej, to wtedy ten samochód sprawdzi się idealnie. Oczywiście mam wrażenie, że też jest dobrą alternatywą dla wszelakich SUV-ów, bo tak naprawdę wiele osób kupujących SUV-y tak naprawdę w większości jeździ w mieście tymi autami i nie potrzebuje tych wielkich kół, bardzo podniesionego środka ciężkości, który oczywiście negatywnie wpływa na prowadzenie tego auta i tak dalej.
Tutaj wersja Active Forda Focusa nadal sprawia wrażenie jazdy naprawdę takim typowym autem osobowym, zwykłym kombi, które po prostu ma niski środek ciężkości, precyzyjnie się prowadzi, jest praktyczne, ma bardzo duży bagażnik, czego nie zawsze można, co nie zawsze można powiedzieć o SUV-ach czy crossoverach. Natomiast w wersji Active naprawdę całkiem nieźle radzi sobie w terenie. My czy poprzez jazdę takimi leśnymi drogami jak w tej chwili, czy mazurskimi szutrami, którymi poruszaliśmy się przez ostatni tydzień podczas urlopu, nie mieliśmy ani jednej sytuacji, w której ten Focus nie byłby w stanie sobie poradzić, bo był za niski, czy miał napęd tylko na przód, co wiele osób może odstraszać, jeżeli chodzi o jazdę terenową. Tak więc myślę, że w takich zastosowaniach właśnie miejsko, dojazdowych w jakieś ciekawe miejsca, akurat Ford Focus Active sprawdzi się naprawdę bardzo fajnie. Rozpatrując jeszcze tak naprawdę do kogo skierowany jest Ford Focus w wersji Active, powoli zaczynam dojrzewać do tego, że chociażby dla nas, dla posiadaczy Forda Focusa trzeciej generacji, ale w najbardziej sportowej wersji RS. I ta wersja Active jest doskonałym jakby uzupełnieniem tego sportowego samochodu, ponieważ jest przede wszystkim bardziej komfortowa, jest bardziej praktyczna, jest bardziej przestronna, więc na przykład jak mieliśmy wybrać się na wakacje i dostaliśmy możliwość wypożyczenia tego samochodu w wersji kombi na wyjazd tygodniowy na Mazury, no nie zastanawialiśmy się długo, przede wszystkim z tego względu, że RS trzeciej generacji po prostu nie ma bagażnika, tam się w ogóle nie da nic zmieścić. Ten bagażnik jest zaskakująco mały, więc tutaj mogliśmy spokojnie zmieścić dwie duże podróżne torby, duży plecak fotograficzny z całym sprzętem, kilka toreb jeszcze dodatkowych z jakimiś rzeczami, prowiantem dla dzieci i tak dalej, rowerkiem, zapasem pieluch i tak dalej. To wszystko spokojnie zmieściło się do wersji Active, wersji kombi. A też jadąc po mazurskich szutrach i nierównych drogach, naprawdę docenialiśmy to, że jedziemy akurat tą wersją samochodu, a nie naszym RS-em, którego kochamy, ale na takich drogach po prostu dałby nam w kość, bolałyby nas plecy, wypadałyby nam wszystkie plomby, natomiast tutaj mogliśmy spokojnie sunąć na trzecim, czwartym biegu i w ogóle nie odczuwaliśmy jakiegoś dyskomfortu jadąc po tych nierównych drogach. Szczerze powiedziawszy, bardzo fajny byłby tutaj jeszcze taki bajer, jaki ma na przykład Volvo XC90. Wiem, że nieporównywalne chociażby cenowo czy segmentowo, natomiast tam w wersji z zawieszeniem pneumatycznym można było samochód jeszcze unosić dodatkowo. No tutaj ten samochód w wersji Active jest podniesiony na stałe o te 3 cm i myślę, że to jest takie akurat podniesienie auta o tyle, żeby nie zahaczać o jakieś górki, pagórki, nierówności, które się pojawiają na drodze przy jeździe po takim terenie nieutwardzonym. Natomiast też akurat podniesienie o tą wartość zawieszenia nie wpływa jakoś negatywnie na komfort prowadzenia i precyzję tego samochodu. Ten test nie byłby możliwy bez salonu City Car z Gliwic, który udostępnił nam ten samochód i mimo sporej odległości postawił nam ten samochód pod dom, zatankowany pod korek. Tak więc bardzo dziękujemy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym samochodem właśnie do salonu gliwickiego, do City Car, gdzie będziecie mogli przetestować i oczywiście zakupić Forda Focusa, nie tylko w wersji Active, ale w każdej innej, która jest w tej chwili oferowana na rynku.